Zaprosiliśmy Państwa do tej wieży, która nazywa się Wieża Wodna i została zbudowana przez ówczesnego właściciela Biały, pana Hansa Krzysztofa von Pruskowskiego. Dokładna data budowy tego obiektu no jest trudna do ustalenia, bo z dostępnych dokumentów, do których udało się dostać z 1596 roku, nie ma jeszcze wzmianki o tej wieży. Natomiast już 10 lat później są dostępne dokumenty w formie rachunków miejskich, powiedzmy na te obecne czasy budżetu danego miasta, i już jest wzmianka o tej wieży, więc można mniemać, że ta wieża została zbudowana właśnie między 1596 a 1607 roku. Początkowo wieża służyła do tego, aby dostarczać wodę do tutaj sąsiadującego zamku poprzez drewniane rury. To był wodociąg na tamte czasy nowoczesny, ale z czasem również dostarczano wodę do pozostałych mieszkańców naszego grodu. Jeżeli chodzi o samą konstrukcję tego obiektu, to jak żeście Państwo zauważyli, na podstawie tutaj już wewnętrznej i zewnętrznej elewacji, jest ona zbudowana z kamienia i z cegły. Przewidywana taka orientacyjna wysokość to jest około 20 metrów. Są co prawda dokładne pomiary mówiące o 19 metrach i 70 kilku centymetrach, ale myślę, że kilka centymetrów nie gra roli. Co jest charakterystyczne dla tej wieży, a mianowicie, że wraz z wysokością jest inna grubość ścian. Pierwsza dolna część, ta cokołowa, ma prawie 1,5 metra, tutaj już wyżej metr, a całkiem ostatnia kondygnacja to jedynie pół. Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej. Witam wszystkich przedstawicieli tutaj naszych lokalnych, ale również media, Radio Park, Radio Opole, Tygodnik Prudnicki, Trybunę Opolską i oczywiście lokalną telewizję TVP3 Opole. Chcielibyśmy dzisiaj Państwu przedstawić naszą nową ofertę turystyczną zarówno miasta, jak i całej gminy. W ostatnich 8 latach udało nam się zrewitalizować wiele obiektów zabytkowych, ale również poczynić wiele w infrastrukturze turystyczno-rekreacyjnej, no oczywiście drogowej. W minionym okresie w naszym mieście, w naszej gminie zainwestowaliśmy około 100 milionów złotych, a z tego 1/4, czyli ponad 25 milionów złotych, to koszty, jakie ponieśliśmy właśnie na tą infrastrukturę zabytkową i rekreacyjno-turystyczną. Do tego jeszcze można by dodać budżety, fundusze sołeckie, gdzieś około 500 000 średnio rocznie, czyli przez 8 lat to kolejne 8 milionów złotych, znaczy 4 miliony złotych, przepraszam, które zostały tak jakby wpompowane w tąże infrastrukturę. Jesteśmy 800-letnim miasteczkiem, w związku z tym mamy wiele zabytków i odrestaurowanie tych zabytków tak jakby ma nam tak jakby udokumentować właśnie tąże historię, wielokulturowość, bo przecież jest to miasto pogranicza, tereny pogranicza, więc wpływy ludności zarówno polskiej, śląskiej, czeskiej, niemieckiej, po wojnie dodatkowo okresowej, no i oczywiście bogate tutaj dzieje żydowskie, gdyż nasze miasto było jedynym miastem na Górnym Śląsku, gdzie legalnie Żydzi przez prawie 300 lat mogli się lokować, mogli się legalnie osadzać. W związku z tym chcieliśmy Państwu pokazać w pierwszej kolejności, jak nasze zabytki wyglądały przed renowacją, przed rekonstrukcją. I tutaj proszę spojrzeć na poszczególne obiekty, które były dosyć mocno zdegradowane, które prosiły o po prostu tak zwany remont, o tak zwaną rewitalizację, tak żeby mogły przetrwać
dla potrzeb kolejnych pokoleń, ale dodatkowo remontując podjęliśmy decyzję taką, aby one stały się obiektami turystycznymi. Mamy właśnie tutaj 3 wieże, każda z innej epoki. Najstarszą wieżą jest wieża prudnicka, tak zwana baszta bramna od strony Prudnika, gdzie w pierwszej kolejności pełniła ona funkcje obserwacyjne, kwestie wpuszczania, wypuszczania mieszkańców, czy powiedzmy turystów, można trudno powiedzieć, że to wtedy byli turyści, ale osoby, które docierały do miasta, były właśnie na tej bramie kontrolowane. Później, w momencie jak Biała osiągnęła funkcje sądownicze, były tam przeprowadzone rozprawy sądowe, byli przetrzymywani skazani oraz były tam wymierzane kary. Później było miejscem magazynowym, a następnie przez wiele lat po prostu było obiektem niedostępnym i jesienią, w październiku 2021 roku po raz pierwszy udostępniliśmy ją turystycznie. Zostały wybudowane drewniane schody, które prowadzą od dołu na samą górę. Następna wieża to wieża Ciśnień. Obiekt, który został wybudowany na początku XX wieku, zastąpił funkcjonalnie wieżę wodną, o której już wcześniej tutaj wspominał Achim. Obiekt, który po prostu spiętrzał wodę, był wybudowany tak jakby na najwyższym wzgórku Białej, dodatkowo na około 20 metrów spiętrzał wodę i w ten sposób woda pod własnym ciśnieniem tworzyła ciśnienie w rurociągu i doprowadzała wodę do poszczególnych mieszkań. Funkcjonowała ona gdzieś do prawie końca lat 80. Później te funkcje przejęły już pompy i od tego czasu ta wieża po prostu też była obiektem niedostępnym, niszczącym i tutaj też postanowiliśmy właśnie ją udostępnić. Aby ją udostępnić turystycznie, zależało nam na tym, aby właśnie stworzyć punkt widokowy, aby można było dostać się do zbiornika, aby poczuć właśnie ten klimat gromadzenia wody. Dlatego od dołu został wykuty otwór, zostały przedłużone, kręcone schody. W ten sposób można się dostać do wnętrza zbiornika, a do istniejących okien zostały wykute otwory, przez które właśnie z tego zbiornika można oglądać panoramę naszej miejscowości i okolic. I trzecią to jest wieża wodna. Tutaj już raczej nie będę mówił o niej, bo już to zostało powiedziane. Może tylko podkreślę, że szukaliśmy środków wszędzie. Jeżeli chodzi o te dwie wieże, wieże ciśnień, wieżę wodną, pierwotnie staraliśmy się o fundusze norweskie. No nie udało się pozyskać środków, ale udało nam się pozyskać w ramach Polskiego Ładu, w ramach tak zwanych inwestycji strategicznych. Natomiast jeżeli chodzi o wieżę prudnicką, środki zostały pozyskane w ramach regionalnego programu. Starając się odbudowie naszych zabytków podziękować tu przede wszystkim naszą panią, pani sekretarz, pani skarbnik, wszystkim pracownikom urzędu, którzy byli bezpośrednio zaangażowani w te projekty, w rozwijanie tych projektów. Również bardzo serdecznie chciałem podziękować pani Ani Rogosz, która tutaj pozyskiwała środki na te inwestycje, realizowała i dalej tutaj mocno promuje naszą miejscowość przy właśnie współpracy z Patrykiem, dyrektorem Gminnego Centrum Kultury. Tworzą tą ofertę turystyczną. Również podziękować chciałem współpracownicy, pani Magdzie,
ale również Towarzystwu Miłośników Białej, które też w to wszystko się zaangażowało. Dzięki temu właśnie dzisiaj się spotykamy, mamy możliwość przedstawienia tak zwanej oferty turystycznej. Ja się witam Państwa. Na wstępie chciałem tutaj powiedzieć, że ja sobie przygotowałem dużo tych informacji, zostałem w ogóle poproszony, żeby przedstawić tą ofertę, ale też powiedzieć troszeczkę o historii, ale już nie mam o czym mówić, Pan Burmistrz wszystko powiedział i to też świadczy o tym, jak tą historię dobrze zna Białej, tą ciekawą historię, także ja tylko powiem o naszej samej ofercie. Zostałem poproszony, żebym to ja to wygłosił, chociaż uważam, że powinna to zrobić Pani Ania właśnie, jak już tu wspominała, bo ona jest głównym architektem tej oferty, myśmy troszeczkę tylko pomagali i to jej się należą tutaj brawa i też myślę, można ją potem włączyć do żywej dyskusji, jakichś wywiadów, takiej od strony technicznej, myślę, że wszystko powie. Ta pierwsza część była dość długa, bo tych inwestycji było dużo. Pan Burmistrz to nie tylko miał się pochwalić, ale pokazać przede wszystkim, co udało się zrobić, bo przechodząc do tej oferty turystycznej, Biała nigdy takiej oferty nie miała, takiej profesjonalnej oferty turystycznej, a powodem właśnie tego był ten stan infrastruktury zarówno zabytków, jak i rekreacji, no bo wiele z obiektów zabytkowych, a właściwie większych, było niedostępnych, a miejsc rekreacyjnych i zabytkowych, te miejsca były zaniedbane. No te inwestycje spowodowały to, że mogliśmy w końcu zacząć myśleć nad taką ofertą, nad przygotowaniem takiej oferty i otwarciem się na turystów. No i teraz ten dzień dzisiejszy jest jakby takim wstępem, prologiem do rozpoczęcia takiej działalności turystycznej, do startu tej oferty. Ona tak formalnie wystartuje 28 kwietnia. Ja już przejdę. My tą ofertę staraliśmy się na czymś oprzeć, bo szukaliśmy takiego wspólnego mianownika, ciekawego. W sumie dla nas to było jasne, że tą ofertę oprzemy na historii społeczności żydowskiej, bo jakby oferta turystyczna, ja o tym później powiem, ona się nie opiera tylko na samej historii, ale tak jak Pan Bruś pokazywał, te inwestycje rekreacyjne, również na rekreacji, bo nie oszukujmy się, nie każdy musi być pasjonatem historii, no ale każde miasto szuka zawsze takiego punktu, który może się wyróżnić, bo my dzisiaj się spotykamy w wieżach zabytkowych. Biała ma tych wież aż 3, to jest też fenomen na skalę województwa, chyba po Paczkowie, jeżeli chodzi o takie miasto, powiedzmy do 10 tysięcy, to mamy aż 3 zabytkowe wieże i za chwilę wszystkie będą otwarte. No ale te wieże gdzieś tam w każdym mieście, większym, mniejszym są, niektórych są zabytkowe, niektórych nie. Dlatego my tutaj skierowaliśmy się ku takiemu tematu, który nas wyróżnia na skalę na pewno województwa, na pewno całego regionu śląskiego, bo tak jak Pan Burmistrz wcześniej wspomniał, Biała była jedynym miastem na Górnym Śląsku, jednym z dwóch miast na całym Śląsku, gdzie Żydzi bardzo długo mogli się swobodnie osiedlać i też była nazywana tym tytułowym Makom Tzadik, miastem sprawiedliwych i tym to motto jest naszym mottem naszej tej nowej oferty turystycznej i tego się trzymamy, bo za chwilę przedstawię te elementy. My we wszystkich elementach, zarówno rekreacyjnych, jak i tych historycznych, będziemy się opierać o to motto. Nasza oferta turystyczna składa się z 6 filarów. Pierwszym z filarów jest bezpłatny dostęp do zabytkowych wież, do tych 3 wież zabytkowych. Jedna już była otwarta w 2021. 28 kwietnia prezentujemy i otwieramy 2 pozostałe. Ten pierwszy filar ma na celu jakby taki bezpłatny dostęp do tych 3 wież zabytkowych. Ja zaraz pokażę, w jakich godzinach one będą otwarte, żeby też o tym wszystkim mówić, bo tych informacji się będzie sporo. Ja na końcu powiem, gdzie one wszystkie będą się znajdowały, być może sobie podglądnąć naszą ofertę już nawet dzisiaj. Dostęp do wież oparliśmy o godziny otwarcia, które macie wyświetlone i o dni, w których one są otwarte. Od maja do września planujemy, żeby te wieże były otwarte w każdy wtorek oraz drugi i czwarty weekend miesiąca. Jeżeli chodzi o ten taki sezon letni, wakacyjny, to dodatkowo będą otwarte jeszcze w każdy piątek i w godzinach podanych tutaj na slajdzie. Wtedy przychodząc pod taką wieżę, nie trzeba nic rezerwować. Wiadomo, że o tych stałych godzinach wieże będą otwarte, dostępne dla każdego, który będzie chciał je
chciał je zobaczyć, tam będzie pracownik, który będzie oprowadzał i udostępniał te wieże. Drugim filarem i takim elementem naszej oferty turystycznej jest miejski szlak, który został opracowany przez nas. Miejski szlak to są propozycje tras zwiedzania miasta. I tutaj znowu dajemy taką możliwość mieszkańcom i turystom, że można zwiedzać na dwojaki sposób. Można samemu, na własną rękę, w oparciu o nasze materiały promocyjne, które będą dostępne m.in. w punkcie informacji turystycznej oraz na stronie internetowej. Oraz w oparciu o stworzone konkretne trasy. My tych tras stworzyliśmy na razie trzy, takie główne. I to jest opcja już płatna z przewodnikiem. Tu jest też taka ciekawostka, że jesteśmy chyba jednym z niewielu miast, gdzie przewodnikami będą osoby, pasjonaci, lokalni mieszkańcy, zafascynowani historią Białej, którzy zgłosili się i oni będą oprowadzali po mieście turystów. Tu tylko podam takie trzy przykładowe trasy. Główną trasą po najciekawszych zabiegach to jest Biała Celsbela. To jest trasa, która jest najdłuższa i zaczynamy właściwie w punkcie informacji turystycznej i tam też kończymy. Drugą trasą jest trasa Szlakiem Trzech Wież. Jak sama nazwa mówi, ruszamy w Białą, zwiedzając trzy wieże, ale poznajemy wtedy historię całego miasta. No i oraz ta trasa indywidualna, można u nas sobie zarezerwować konkretne zabytki, konkretne miejsca i wtedy udajemy się do takich miejsc. Trzecim elementem bardzo ważnym i też taką nowością u nas jest punkt informacji turystycznej, w którym będą pracowały dwie osoby. To są te same osoby, które będą udostępniały wieże, będą też oprowadzały. Jedna osoba, pan Krzysztof Ładeś, jest tutaj dzisiaj z nami. Tam w punkcie informacji turystycznej, który znajduje się w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Białej, czyli w byłym dawnym kościele ewangelickim. Na drugim piętrze obok Izby Regionalnej będzie można przyjść, dowiedzieć się czegoś o Białej, pobrać różne materiały promocyjne, złożyć rezerwację, zwiedzić Izbę Regionalną. Tutaj ten kontakt będzie udostępniony. Tutaj macie podane Państwo numery telefonów, skrzynkę mailową i godzinę otwarcia punktu informacji turystycznej. I kolejny element to ta współpraca z lokalami gastronomicznymi. Udało nam się z naszymi lokalami gastronomicznymi ułożyć taką ofertę, że większość, właściwie chyba wszystkie lokale przystąpiły do tego programu. My będziemy promować lokale gastronomiczne w naszym punkcie informacji turystycznej, natomiast sami będziemy się promować z naszą ofertą i materiałami w tych lokalach. Dodatkowo, co jest też taką bardzo dobrą, ciekawą opcją dla turystów i mieszkańców, po każdym zwiedzaniu, takiej rezerwacji zwiedzania z przewodnikiem, na koniec zwiedzania dana grupa, dana osoba dostaje pieczątkę i ta pieczątka upoważnia do skorzystania z 10% zniżki do wybranych lokali po właśnie okazaniu tych pieczątek po tych trasach zwiedzania w tym czasie. Nie tylko na zwiedzanie, ale już mówię tutaj sobie z rodziną zjeść, troszkę posiedzieć, zobaczyć Białą. Przedostatnim takim elementem jest specjalna oferta dla szkół, bo tak zastanawialiśmy się, jak też podejść do placówek oświatowych i tutaj stworzyliśmy taką ofertę dla szkół i placówek właściwie z całego powiatu, ale chyba nie będziemy się zamykać na szkoły też spoza naszego powiatu, czyli powiedzmy otworzymy się na wszystkie takie placówki. To też podzieliliśmy na kilka elementów. Szkoły będą miały bezpłatne zwiedzanie Białej z przewodnikiem. Zostały opracowane konspekty lekcji w oparciu o takie lekcje programowe. Jest ich lekcji 6, one są skierowane do różnych grup wiekowych. Także dzieci nie tylko będą mogli zwiedzić Białą, ale też poznać historię w formie takiej lekcyjnej, bo lekcje są przygotowane zarówno w klasie, jak i na zewnątrz. I trzecim elementem jest nauka digitalizacji starych dokumentów. Mamy w Centrum Społeczno-Kulturalnym digitalizator i tam też czy to pracownicy Gminnego Centrum Kultury, czy pracownicy Punktu Informacji Turystycznej będą mogli takie zajęcia z dziećmi przeprowadzić na starych dokumentach, przykładowo z Izby Regionalnej. I ostatnim elementem naszej oferty jest dostęp do naszej infrastruktury turystycznej, o której Pan Burmistrz mówił. Bo tak jak ja wspomniałem, no, ta oferta jest głównie oparta na tym takim dziedzictwie historycznym, ale
Ta nasza infrastruktura rekreacyjna jest bardzo dobrze rozbudowana, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe, miejsca odpoczynku, czy choćby bardzo mocno oblegane elektrorowery. Także ten dostęp do tej infrastruktury rekreacyjnej też jest tym elementem bardzo ważnym tej oferty turystycznej. To by było na tyle. Tutaj jeszcze ostatni taki nasz slajd. Dzisiaj chcemy też Was zaprosić na 28 kwietnia, bo wtedy już będzie takie oficjalne, formalne otwarcie, prezentacja trzech wież zabytkowych. Właściwie od tego momentu rusza też ta oferta turystyczna, czyli w majówkę już można sobie z tej oferty turystycznej będzie skorzystać. Tutaj Państwo macie taki krótki plakat z programem, co na ten dzień przygotowaliśmy. No, program będzie bogaty, nietypowy, bo po Białej będzie można spotkać i bardów chodzących, grających, i grupy, które będą prowadzone przez przebranych animatorów. I tak jak tutaj macie w programie, rano mamy czas zarezerwowany dla szkół. Tutaj już mamy wszystkie szkoły z gminy Białe zaproszone na ten dzień. O 12 będzie oficjalna prezentacja tych wież i potem od 14.30 do 17.00 możliwość zwiedzania dla wszystkich mieszkańców i przyjezdnych turystów. O 17.00 mamy taką zaplanowaną biesiadę. Już niestety na nią nie ma miejsca. Biesiada rozpocznie się również wieczornym oprowadzaniem z przewodnikiem, a zakończy imprezą w sali Urzędu Miejskiego, w zabytkowej sali. Ona zostanie przyozdobiona, przystrojona. I na tych wszystkich właśnie wieżach cały dzień będą różnego typu atrakcje, które tutaj macie. Rycerze, alchemicy, rusałka. Tutaj w tej wieży wodnej na samym dole będzie ustawiona makieta koła wodnego. Na wieży Purińskiej będzie sala kata, na wieży Ciśnień będą alchemicy, także będzie coś dla dzieci, dla dorosłych. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy. To tak w dużym, dużym skrócie. Wszystkie nasze informacje, które ja tutaj przedstawiłem, są dostępne też na www.turystyka.biała.gmina.pl. Tam ta cała oferta jest dostępna, tam też jest dostępny formularz rejestracyjny do zwiedzania. Także zapraszamy. Ja dziękuję, jeżeli będą zapytania.